25. odcinek Trójkolorowej Połowy. Witają Was dzisiaj. Szelu. Kosa. I Błażej. Witamy po remisie z Tychami przed meczem z Sandecją. Na początek jeszcze szybkie rozwiązanie konkursu. Konkurs dotyczył frekwencji z Tychami. Wygrał Pablo Escobar. No, pomylił się o jedną osobę, więc tradycyjnie napisz na maila geksainfo@gmail.com dane dwóch osób, które pójdą na najbliższy mecz Gieksy. Teraz wyjazd, więc możesz trochę pomyśleć nad tym, no ale generalnie gdzieś tak do wtorku, środy przed meczem już by te dane były potrzebne. A mi się wydaje, że on trafił dokładną liczbę, tylko po prostu zakładał, że ma siebie nie liczyć. Albo klub. Albo nie był. Zaokrągił klub. No bo to jedną osobę. Ja to ja myślę, że klub może zaokrągił, nie wiem, o 200 czy 300 osób. Też możliwe. Dobra, następny konkurs ogłosimy w trakcie odcinka. Już go tutaj w głowie wymyśliłem, więc nie panikujcie, będzie ten konkurs. Znaczy ludzie pewnie nie panikują, no ale ja strzelam już bardziej. Patrzę po waszych minach. Dobra panowie, no tych 1-1 wynik. Ja odczuwam spory niedosyt po tym meczu, bo mecz w pierwszej połowie bardzo mi się podobał i myślę, że nie tylko mi, bo te opinie na Twitterach, Facebookach, forum były takie, że to po prostu był kawał dobrego piłkarskiego meczu. Ja powiem tak, mnie ten mecz się trochę analogicznie patrzyliśmy na to, co było 2 lata temu, prawda? Czyli najpierw porażka u siebie, później wygrana na wyjeździe, tak jak wtedy było z Chrobrym, teraz z ŁKS-em i trzecia kolejka mecz wtedy z Chojniczanką, teraz z GKS-em Tychy. Natomiast takie mam jeszcze jedno skojarzenie z meczem z czwartej kolejki tamtego sezonu, kiedy graliśmy ze Stomilem Olsztyn na wyjeździe. Wtedy, kiedy tej bramki tak, nie tak, widziałem, tak. Takiej kuriozalnej. Sopków, Eryk. Eryk Sopków. W każdym razie wtedy po czwartej kolejce uwierzyłem, że coś z tej drużyny może być. Teraz mam takie coś po trzeciej kolejce, bo ten mecz uważam, że był bardzo dobry. Niedosyt miałem tak naprawdę, ale on był gdzieś do końcowego gwizdka sędziego. Jak mecz się skończył, to gdzieś tam pogodziłem się z tym wynikiem, natomiast pozostał u mnie naprawdę optymizm tylko po tym spotkaniu, bo gra naprawdę była bardzo dobra. W pierwszej połowie była, uważam, świetna, to można tak powiedzieć. Dla mnie to była jedna z najlepszych połów w ostatnich kilku latach, wliczając najlepsze mecze Brzęczka i Paszulewicza. Natomiast no, druga połowa pokazała, że jeszcze są pewne rezerwy. Myślę, że trochę może zmęczyli się tą pierwszą połową, albo gdzieś tam wiadomo, że to w szatni coś tam w przerwie w głowach zawodników może się podziać. W każdym razie mnie ten mecz bardzo pozytywnie nastroił. Nie mam uczucia niedosytu, chociaż oczywiście chciałbym 3 punkty. Mam nadzieję, że i myślę, że będziemy to odrabiać. Tę stratę punktów z Tychami. Tak jak odrobiliśmy pod Beskidzie bardzo szybko w Łodzi. Ja się zgodzę z tą Szelu, też uważam, że taki nastrój był naprawdę wyjątkowy, bo wracać z meczu z Bukowej, który nie został wygrany i się tak naprawdę cieszyć, a nawet się już w tych późniejszych dniach zaczynałem łapać na tym, że wydaje mi się, że Gieksa wygrała to spotkanie, bo po prostu miałem tak dobry nastrój. No to jak najbardziej no, coś niespotykanego, ale to jest w pełni zasłużone. No na pewno ta pierwsza połowa no, była dużo, dużo lepsza niż druga, ale ta druga nie była lepsza przez to, że nam, nie wiem, może pary zabrakło, czy że wróciliśmy do swojego jakiegoś złego grania, bo myśmy tam też swoje próbowali, no tylko widać było, że trener Tarasiewicz bardzo dobrze ustawił te Tychy, szczególnie Tychy bardzo dobrze weszły w tą drugą połowę. No tak. Gdzie miały te swoje sytuacje i mi się wydawało, mówię, kurczę, ale ten Tarasiewicz dokonał tych zmian. A później nam mimo wszystko jeszcze udało się przejąć inicjatywę pod koniec tego spotkania, ale to już nie było takie tłamszenie. No i tutaj też należy pamiętać o tym, no, że to jednak był GKS Tychy, trener Tarasiewicz. I no nie można mówić, że to są jakieś takie ogórki, które będą przegrywać, bo gdyby to był słabszy zespół, to myślę, byśmy to spokojnie w tej drugiej połowie wygrali, po prostu tłamsząc ich, tych naszych rywali tak samo jak w pierwszej. No ty, Szelo, mówiłeś o tych podobnym początku jak Zabrzęczka, tylko jak sobie przypomnę, no to ten trzeci mecz z Chojniczanką, no to on nie był aż tak dobry jak ten trzeci mecz zdecydowanie teraz. Nawet to rozkręcanie się Zabrzęczka trwało dużo dłużej, bo potem był ten Stomil, te 1-1, co tak można powiedzieć widzieliśmy zalążki, potem był Sosnowiec 0-0, to tak? Tak, dobrze. Tak, potem był Sosnowiec, później 0-0. Był to Znicz Pruszków. Tak, no to tak trochę jeszcze trwało, a tutaj Gieksa się, można powiedzieć, rozkręca.
Zobaczymy, co z tego będzie, bo kolejny mecz z Sandecem, o tym sobie będziemy mówić, no ale mnie cieszy to, że w każdym meczu jest jakiś progres tej gry, że nie ma tak, że w tym meczu z Tychami wróciliśmy do tego, co było na przykład z Podbeskidziem, tylko tutaj wręcz można powiedzieć, odwróciliśmy to o 180 stopni. No, zobaczcie, że tak naprawdę wszystko się zmieniło, bo mieliśmy takie obawy pod koniec zeszłego sezonu, że to, co miał najlepszy trener Jacek Paszulewicz, zostało pokazane na początku wiosny, gdy tam jechaliśmy i seryjnie wygrywaliśmy. Spotkania później już było dużo słabiej, traciliśmy te punkty. Mimo wszystko trener Paszulewicz utrzymał lepszą średnią punktów niż miał Mandrysz, ale to było takie jakby wytracanie szybkości, tak. I wydawało się, że no, że raczej wszystko się sprowadza do tego, że jego taktyka została tak jakby rozpracowana przez rywali. Taktyka, można powiedzieć, to jest ten jakiś sposób takiego bronienia, grania. Jeszcze ten nieszczęsny mecz pod Beskidziem to wszystkie nasze te obawy potwierdził i wydawało się, no, że tak naprawdę, nie wiem, 5-6 spotkań i trener Paszulewicz może stracić pracę. A tutaj w Łodzi już było lepiej, no a teraz z Tychami, no, naprawdę bardzo dobrze. I teraz oby ten sufit nie został ustawiony, ta poprzeczka już na tym meczu z Tychami, tylko mam nadzieję, że jeszcze ma rezerwy ta drużyna. Ja bym powiedział, że ta drużyna pokazała potencjał jakiś, który w niej drzemie. Natomiast no patrzcie, tak przypominając sobie te mecze wszystkie z wiosny początkowe Paszulewicza, w których Gieksa wygrywała, no to były takie zwycięstwa nieraz wymęczone mocno. No nie wiem, chociażby z Wigrami Suwałki na wyjeździe. Natomiast no, takiego meczu jak w pierwszej połowie ja sobie nie przypominam. Nie wiem, jedna była bardzo dobra połowa w Opolu, kiedy też Gieksa miała tam ileś sytuacji. Ale rywal był słabszy. Ale był słabszy rywal, dokładnie. Też ten pierwszy mecz z Rakowem Częstochowa, pierwsza połowa też była niezła, ale takiego ciągu na bramkę to Gieksa nie miała wtedy, tak jak w tym meczu. No przecież to, co wyprawiali tutaj zawodnicy tacy jak Rumin, czy Tabiś gdzieś tam, czy Piesio w początkowej fazie spotkania, no to po prostu to nie była tylko gra mogąca powodować skuteczność, czyli zdobywanie bramek, jedną zdobyliśmy, ale to też była gra efektowna, a efektownej gry na Bukowej to myśmy nie mieli już bardzo dawno. No powiem Ci, że ja tak trochę po tej pierwszej połowie miałem takie skojarzenia do tego meczu GKS UKS, było 1-0 do przerwy, a potem 1-3 się skończyło, tam chyba Kosecki dwie bramki strzelił, albo przynajmniej jedną. Mączyński, Krzysztof. Mączyński i wtedy ten mecz parę lat temu też tak wyglądał, że w pierwszej połowie to przecieraliśmy oczy ze zdumienia za Stawowego i wtedy to naprawdę fajnie wyglądało, no ale skończyło się 1-3, a tutaj też był podobny ciąg na bramkę, podobna ilość okazji i to mnie najbardziej cieszy, że ta ilość okazji została, no nie wiem, no zwielokrotniona o kilkaset procent, no bo to nie było. W porównaniu do Podbeskidzia, nawet do UKS-u. Zera, no tak, no z zera przeszliśmy, no nie wiem, na 10 takich tak. Klarownych okazji, może nie klarownych, no ale na takich okazji, gdzie były strzały, no bo z głowy, no to tak, dwie poprzeczki, Rumin gol, Rumin z główki w drugiej połowie, Rumin sam na sam, błąd sam na sam. Rumin zaraz w pierwszej minucie, chyba, no to była dosłownie no pierwsza minuta. I w 90 minucie miał i w 90 tak samo. No więc tych okazji naprawdę było bardzo dużo. No wyróżniał się tutaj, jak powiedziałeś, ten Rumin Tabiś, no i chciałem się na chwilę przy tym Ruminie zatrzymać, bo tak tydzień temu mówiłem, że może ten Anon będzie takim magnesem przyciągającym na Bukowę, że mało kto z tej obecnej kadry może się kimś takim stać, takim wyróżniającym się graczem, no a tu dwie kolejki, w których Rumin strzela, no i kto wie, czy za pięć, gdy on tak będzie regularnie strzelać, tym takim kimś nie stanie się Rumin, no. No tak jak było wspomniane, nie wiem czy to ty Błażej, czy Kosa, czy ktoś inny, że Grzegorz Gonczarz w całym poprzednim sezonie strzelił no tak. Jedną bramkę, a tutaj Rumin już w trzech kolejkach, z czego ten pierwszy mecz pod Beskidziem wszedł z ławki, no ma już na koncie dwa i w ogóle to są jego pierwsze mecze w Gieksie, pierwsze mecze na tym poziomie rozgrywkowym. Zawodnik nie dość, że strzela te bramki, to on jeszcze pracuje w środku pola, w tych akcjach ofensywnych on po prostu uczestniczy, normalnie uczestniczy, on się cofa na 20, na 30 metr, żeby gdzieś tam też rozegrać akcję, a zaraz nagle jest w polu karnym i dostaje piłkę. I powiem Ci, jak tak żeśmy, może nie narzekali, ale tak żeśmy się dziwili, nagrywając z Kosą te odcinki, gdy Ciebie nie było w górach, że jeszcze ludzie o tym Gonczarzu wspominają, że jakiś wywiad ma być, że to, że tamto, to jestem przekonany, że teraz większość osób w ogóle o tym Grzegorzu Gonczarzu za chwilę zapomni, jeśli Rumin będzie tak strzelać.
No tym bardziej, że Gonzo jak na razie chyba w Podbeskidziu nie za bardzo się tam prezentuje, więc ja myślę, że naprawdę także w mentalności kibiców po tym wietrzeniu szatni czas naprawdę pożegnać się ze starym, tym co było w Gieksie, a powitać nowe, no bo to naprawdę mamy nowy zespół złożony z większości z nowych zawodników. Już naprawdę nie ma co wracać, że a tutaj Gonzo by nam pomógł, a to może Kali by się przydał w środku pola, oczywiście żartuję. Ale ktoś tam czasami jeszcze o Foszmańczyku wspominał, no to ludzie złoci, nie? Cieszmy się z tych zawodników, którzy mamy, bo oni, mimo że nie są jeszcze tak zgrani, to pokazują całkiem niezłą jakość. Nie wszyscy taką samą, nie wszyscy równą, bo pewnie za chwilę jeszcze przejdziemy do zawodników, no ale ten poziom jest naprawdę okej. Okay. Rumin według mnie ma w ogóle taki potencjał na takiego bohatera, bo ostatnio właśnie rozmawialiśmy w tym podcaście o bohaterze zagranicznym, a on ma taki, patrzcie, urodził się w województwie śląskim, jest młody, wyciągnięty z niższych lig, czyli to, na co zawsze mówili kibice, szukać tam tych talentów, no i strzela bramki, no po prostu do czego chcieć i to jeszcze nie, że strzela, że tam dokłada nogi, tylko naprawdę próbuje kreować, cofa się, no kurczę, no naprawdę chciałbym, żeby mu wyszło, myślę, że bardzo dużo zadecydowało po prostu to, że on wtedy w tej sytuacji w Łodzi, którą miał, bo to była jego tak naprawdę pierwsza klarowna sytuacja w Gieksie, trafił. I trzeba jeszcze dodać, że zawodnik ten bardzo odważnie gra, balansuje na linii spalonego, bo tak naprawdę obie bramki, które strzelił, były praktycznie w linii. Pierwsza w Łodzi to wiadomo, to tam minimalnie i sędzia by podniósł chorągiewkę, a w drugiej sytuacji, no właśnie w meczu z Tychami, no to on przecież się ścigał z tym ostatnim obrońcą, ale piłka, mimo że idealna od Franczaka, to nie była taka prosta, żeby ją tak no, celnie uderzyć do bramki. On musiał na nią nabiec, musiał pewnie dołożyć tę nogę i musiał sobie poradzić z obrońcą, którego miał na plecach. Więc super to zrobił. Zdecydowanie nie trenował z zawodnikami Śląska Wrocław, którzy dali się złapać 4 razy na spalone i po prostu tak frajersko, znaczy 4 razy strzelając bramkę, bo 4 chyba zaliczyli ponad 10. 13. Znaczy, nie wiem, czy mówisz teraz, czy to było mówione, że ogólnie liczba spalonych w meczu, czy akurat dla Śląska. Gdzieś tam się 15 obiło, ale nie jestem pewien. Ale wracając do Rumina, to jeszcze co jest ważne moim zdaniem, to, że Rumin no, spartolił tą setkę z pierwszej minuty. No i myślę, że wielu na jego miejscu to by się tak trochę załamało i schowało w tym meczu przez długi czas. Może ktoś by już pomyślał, żeby Rumina ściągnąć w przerwie, gdyby było 0-0 i on nie uczestniczył w meczu. No a tutaj można powiedzieć, że ta setka zmarnowana wyzwoliła w nim chęć pokazania się dalej, że kurczę, no muszę strzelić tą bramkę, muszę się zrehabilitować. No bo miał następną okazję taką, powiedzmy, pół sam na sam po błędzie defensywnego pomocnika z Tychów. No i w końcu strzelił tą bramkę, więc to mi się podoba, że on się gdzieś tam nie załamał tą sytuacją. Natomiast panowie, tak jak teraz tak mówimy o tym Ruminie, to musimy też uważać, żeby przypadkiem go nie zagłaskać. No to jest inna sprawa. Bo tu go tylko chwalimy, a to na razie są tylko dwie, tylko i aż oczywiście, ale powiedzmy w pewnym kontekście tylko dwie bramki, jak na razie w Gieksie. Bywali już tacy zawodnicy, niekoniecznie w naszym klubie, ale w wielu innych, którzy też na początku strzelali, nawet pamiętam gdzieś tam w Polonii, Warszawa, taki Kamil Jakubiak kiedyś wszedł i w meczu z Ruchem Radziąków w debiucie strzelił dwie bramki i to później były jego jedyne bramki praktycznie w Polonii, Warszawa, no i później ten zawodnik szybko wrócił do niższych lig. Także fajnie, że ten Daniel Rumin tak gra, natomiast dajmy mu jeszcze chwilę, żeby się rozwinął, ma potencjał, żeby być ulubieńcem Katowic, no ale też nie może mu sodówka uderzyć. A ja bardzo liczę na to, że Rumin dogoni i prześcignie Damiana Sadowskiego, który seryjnie zdobywał bramki w trzeciej lidze, jak był taki okres i to jeszcze bardzo ważne te bramki strzelał, dlatego liczę, że nie wiem, tam był ile, 4 spotkania z rzędu? 6 chyba wydaje mi się. No, tak. No to teraz co, Sadecja, zaczął od bramki Widmo ze Jastrzębiem i to mu rozwiązało worek z bramkami. Tak, bramki, w której zresztą nie wtedy było. Nie było. Piłka nie przekroczyła linii bramkowej, ale nawet takie dla psychiki zawodnika jest bardzo dobre, no i miejmy nadzieję, że Rumin też te worek rozwiąże. Żeby nie było tak,
cukrowo, można powiedzieć, i lukrowo, no to powiedzmy trochę o tych, którzy może nie tyle odstawali poziomem od innych, ale moim zdaniem, gdyby oni dołożyli swoją cegiełkę, to ten mecz byłby wygrany. Na pierwsze to nazwiska, jakie mi się nasuwają, no to jednak Frańczak ze względu na ten błąd, no i Damian Michalik ze względu na to, że no długo trwał powrót jego do tego meczu, uaktywnił się, można powiedzieć, pod koniec, ale jak on się uaktywnił, to się niewiele później mecz skończył. No tak. No jeżeli chodzi o Frańczaka, no to tak trochę go porównując do Kupca, to Kupec grał tak, że oprócz tej jednej sytuacji, jeżeli chodzi o ofensywę, tej podcinki dośrodkowania w Łodzi, no to nie mieliśmy go w ofensywie za co pochwalić, natomiast popełnił mnóstwo błędów w obronie, które nie zakończyły się bramką. Jeżeli chodzi o Frańczaka, no to popełnił jeden kardynalny błąd w, powiedzmy, w miarę początkowej fazie meczu, tam 20 chyba pierwsza minuta, no i skończyło się tą bramką. Ale dla odmiany Frańczak zaliczył fantastyczną asystę. Jeszcze do tego strzelił w poprzeczkę. Także trudno jakby porównywać tych zawodników i trudno też oceniać samego Frańczaka, bo ja czytając opinie w internecie kibiców na temat Adriana, to uważam, że były... Na temat Frania. Uważam, że nie były do końca sprawiedliwe, bo ja wyjściowo to bym powiedział, że Frańczak nic dobrego nie zrobi, a tylko może coś zawalić. A tutaj co prawda zawalił rzeczywiście, ale też dał coś od siebie w ofensywie i według mnie wcale nie było tak tragicznie, jeżeli chodzi o tę defensywę. Ale ja uważam też, że należy pamiętać, i też o tym napisałem w felietonie, no że też Frańczak zagrał może lepiej przez to, że cała Gieksa, cała drużyna zagrała lepiej. I ciekawe, jakby wtedy wyglądał Kupec, ale inna sprawa jest taka, że gdyby może grał Kupec, to może Gieksa by po prostu nie zagrała tak dobrze i to jest tak... Naczynia połączone gdzieś tam. Dokładnie i to tak, znaczy według mnie oni mniej więcej może są na podobnym poziomie, z tym, że Kupec na pewno jest w stanie jeszcze dużo większy postęp zrobić w swojej karierze niż może go zrobić Frańczak, ale jestem przekonany, że w meczu z Nadersją zagra Frańczak od pierwszej minuty, bo po prostu nie dał nic aż takiego, żeby trener go miał, nie wiem, posadzić na ławce. No, był ten błąd, ale został, no, przyszła rehabilitacja w trakcie meczu. No, ma coś Frańczak w sobie, że czasem te dośrodkowania mu wychodzą takie idealne, no bo pamiętam tą akcję sezon temu na Bytowie, no to przecież on też przeprowadził rajd lewą stroną i też dograł do kędziory idealnie na przy bramce na 2-1, więc no, można powiedzieć, że przydarzają mu się takie akcje i oby jak najczęściej na tej lewej obronie, no bo przez pół roku jeszcze będziemy mieć no problem, no bo wydaje mi się, że nikogo już tam nie zakontraktujemy i Frańczak i Kupec to będą tacy stali gracze na lewą obronę. Mączyński dopiero wraca pewnie na wiosnę, no i co, no jeżeli my będziemy krytykować ciągle tego Frańczaka, no to tak się do niego trochę zniechęcimy, a tak naprawdę jesteśmy trochę skazani na tych dwóch zawodników, więc życzmy im dobrze po prostu. No. Wiele osób już się zniechęciło na tyle, że nawet choćby Frańczak teraz zagrał bardzo dobry mecz. Ktoś zresztą na forum dokładnie napisał, że choćby Frańczak strzelił 10 goli i miał 10 asyst, to i tak nie będzie uznawany za dobrego zawodnika. A ja uważam, że Frańczak, znaczy jest bardzo przeciętny, natomiast to co rzutuje na jego ocenę, no to jest to, że on nie pokazuje tego, co pokazywał te parę lat temu, na początku w Gieksie. On miał naprawdę bardzo dobre dośrodkowanie. Myśmy strzelili kilka bramek. Tam pamiętam jakieś dośrodkowanie na głowę Prażnowskiego w którymś meczu, idealne po prostu, po którym strzeliliśmy gola, ale no nie pokazywał tego za często. Tylko z ale... drugiej strony, Szalu, jeszcze ci przerwę na chwilę. Pamiętaj, że teraz Frańczak gra na tej lewej stronie, a jest prawonożny. No to też inaczej można go oceniać. No, bo... no, to właśnie też chciałem dodać, jeśli chodzi o wrzutki, że to nie jest jego nominalna pozycja. Sam Frańczak w wywiadzie teraz po meczowym mówił, że, no, że się dużo gorzej czuje na tej lewej stronie niż prawej, ale mimo wszystko potrafi tam zagrać. A pamiętamy na przykład tak sobie przypominając, jak na prawej obronie był próbowany, nie wiem czy pamiętacie, Mateusza Kamińskiego. No przecież to była totalna katastrofa. I Frańczak, no, jest dużo lepszym piłkarzem pod tym kątem, że jednak jak się go gdzieś rzuci, to nie gwarantuje mega poziomu, popełni tam błędy, ale jednak no nie
nie doprowadza, przynajmniej w ostatnich tych spotkaniach, do jakiejś takiej mega katastrofy. Ja myślę, że to też jest duży plus. Wiadomo, teraz nie ma większych szans grania na tej prawej obronie. Może na tą prawą obronę wskoczy, gdy Lisowski w końcu wypadnie za żółte kartki, no bo pewnie się to prędzej czy później stanie. Może wtedy Franczak zagra na tej prawej, a na lewej zagra wtedy Kupec. No może tak być. No za kartki to tam szybko może wypaść poczowód, bo ilość kartek, jaką on zbiera, no to jest naprawdę... Trzy w trzech meczach już jest zagrożony. I co ciekawe, znalazłem innego zawodnika i też były nasz zawodnik Ratajczak. Teraz tak. Gra w Chrobrym Głogów, też ma trzy kartki na trzy mecze. No i... Ale w Pogoni Siedlce jest chyba zawodnik w drugiej lidze, który już ma cztery. Albo to pisał kibic Pogoni Siedlce, że gdzieś znalazł zawodnika, który dostał w ostatnim meczu dwie żółte kartki, a w pierwszych dwóch kolejkach miał po jednej żółtej kartce i już teraz pauzuje. No to dla mnie to jest mistrzostwo świata. Po trzech kolejkach pauzować za cztery żółte kartki. No wiesz, ciekawi mnie, czy na przykład gra Poczobuta taka trochę ostrzejsza, mam wrażenie, bo nie wydaje mi się, żeby sędziowie jakoś do niego podchodzili, że za pierwszy faul dają mu od razu żółtą kartkę. Dostaje za to, co ma dostać tak naprawdę. Gdzieś mu się tam uzbiera. Czy to też nie wynika z tego, że trener Paszulewicz mu może powiedział, graj może ostrzej, nie patrz na kartki, bo jakby co to wejdzie Kurowski, który też jest do tego przygotowany. Gdzieś tam może w Kalinkowskim wcześniej nie widział trener Paszulewicz takiej roli i ten Poczobut aż tyle tych kartek nie dostawał. No możliwe, no Kalinkowski to trochę może inny typ zawodnika, bardziej Poczobut można powiedzieć, że jest twardym zawodnikiem, a Kalinkowski też dostawał żółte kartki, ale raczej no... z głupoty. A to też myślę, że warto pochwalić Poczobuta, bo w tym meczu z Tychami to kilka razy, tak jak nasi zawodnicy nie wiedzieli, gdzie zagrać piłkę, to mimo wszystko, że zawsze uważaliśmy go za zawodnika takiego ubogiego ofensywnie, to starał się pokazywać do tej piłki i gdzieś się tam dzielić do boku. I to był taki Poczobut może jakiś po prostu wymarzony typ zawodnika, Szela. Niby, znaczy powiem ci tak, Kosa, niby można się z tobą zgodzić, tylko kurczę, była taka jedna akcja, cośmy sobie umówili na boisku i to był symptom, nie wiem, tej ligi, tej Gieksy, była jakaś naprawdę całkiem niezła kontra chyba, czy wyprowadzenie akcji. I nie wiem, przykładowo był błąd, Michalik, Piesio, ten Rumin w tym ataku, a kończy ją strzałem Poczobut. Takim sobie bardzo. Z 20, nie wiem, metra, czy tam 16. I ja nie wiem, czy to jeszcze nie był jakimś takim fałszem, tak? Czy taka próba. No, taka próba, no, trochę się śmialiśmy, tak jak ten z Jagiellonii. Tak, no tak trochę to było absurdalne, że właśnie akurat w tym momencie znalazł się tam Poczobut, defensywny pomocnik, a nie ktoś z ofensywnych. No jest właśnie o tym Michaliku. Ale jeśli jesteśmy już przy tych kontrach i przy zawodnikach, do których tam jakieś są pretensje, no to myślę, że idealnie teraz przejść do Adriana Błonda, który jak w drugiej połowie wyprowadził tą kontrę, po prostu zagrał tak nie w tempo do Piesia chyba ostatecznie i Piesio wtedy uderzył w poprzeczkę, ale przecież gdyby ta piłka została zagrana czy na prawą, czy na lewą, no to no gwarantuję, żeby to Piesio w końcu strzelił. A wiesz, co by było największym paradoksem? Że gdyby Piesio tą bramkę strzelił, to Błąd miałby asystę i by ktoś uznał, że to był dobry mecz Błonda, albo Błąd znowu wraca do formy, bo ktoś by spojrzał, że Błąd ma asystę. No tak, zawsze mówię, że to akurat za taką akcję to nie należałaby się asysta, bo tam przecież pozycje są... Asysta to jest dla mnie w momencie, kiedy tak ktoś komuś na przykład wypracuje pozycję strzelecką, a tam przecież tą pozycję wypracował sobie tylko i wyłącznie Piesio, bo to on minął rywala, wziął go na zwód i uderzył. Przecież ta piłka została totalnie zagrana. Ale powiem wam, że właśnie no trochę niestety, mimo że Błąd zagrał lepiej nieco niż w meczach z Podbeskidziem i ŁKS-em, no to jednak ten mecz w jakiś sposób no, weryfikuje trochę kwestię umiejętności Adriana. Bo właśnie ta kontra, Kosa, o której mówisz, dlaczego tak podał do tego Piesia? Ano dlatego, że w akcji na szybkości w pewnym momencie mu się piłka zaplątała między nogami i po prostu ta akcja straciła na tempie, musiał korygować i to było podanie już takie bardziej ratunkowe, a miał faktycznie kilka możliwości. Była też druga sytuacja, w której tak samo Błąd rozprowadzał szybko atak i naprawdę mógł podać w lewo, w prawo, prostopadle, decyduje się na strzał z 25 metrów zupełnie bez zagrożenia. Dla mnie to jest jakiś trochę akt desperacji, ale związany jednak z brakiem mojej umiejętności, bo jak zawodnik ma umiejętności, to widzi tych partnerów i wtedy po prostu wybiera wariant.
a nie tracić w bezsensowny sposób. Albo Bond jest, tak jak żeśmy gadali, już powoli zaślepiony tą chęcią strzelenia bramki i nawet może ich tam widzi, ale stwierdził, że też ma pozycję i też odda strzał, no i na razie te strzały poza tym z pierwszej minuty, no to za bardzo mu nie wychodzą. No tak, ale może jeszcze tylko dodam na temat Bonda, że bo tak się utarło, że Bond potrafi uderzyć, nie? No ale on te bramki, które strzelał, no to były tak z 16, z 18 metrów, a nie strzelił bramki z 25 czy z 30, nie? Zresztą no Bytowi to może było. Zaliczyć, nie wiem, te dośrodkowanie. Które... No to Mączyński też nie, no, 35 prawie. No jedyny gol z dalsza, no to mógł najdalszy, no to chyba był na tej Bytowie. Ale to było 20 metrów raptem. No nie, znaczy, nie wiecie panowie, ja i tak się cieszę, że te uderzenia są, choć czasem one są bezsensowne, ale i tak to są lepsze czasy niż kiedyś mieliśmy drużynę taką, że kibice przez kilka spotkań musieli śpiewać strzały z dystansu, piłkarze strzały z dystansu, bo nasi piłkarze, nie wiem, próbowali, no bo za czasy Stawowego głównie, bo próbowali wjeżdżać z tą piłką jak jakaś Barcelona, a przecież te strzały naprawdę są potrzebne i w końcu coś zacznie wpadać, choć rzeczywiście w tym meczu z Tychami, no to te strzały takie, to nie wiem, no tu Piesio ma jeszcze może takie uderzenie, no ale Błąd, no to no nie stwarzało to żadnego zagrożenia. Żeby to jeszcze trafiło tak, żeby zmusiło bramkarza do interwencji, to zawsze jest jeszcze szansa na dobitkę. A jak to jest takie uderzenie, że to nawet nie wiadomo, czy to jest strzał, czy podanie. No to... Kibice też śpiewali kiedyś, strzelcie jedną bramkę. No bywało, no teraz są dwie bramki. To było znowuż za Roberta Moscala, o ile pamiętam. Piękne czasy. Ale ogólnie podsumowując, to i tak Błąd zagrał kolejne spotkanie lepiej niż poprzednie. Tak, cały czas jest progres, choć ten progres jest bardzo wolny. Tak, można dokładnie to podsumować. Znaczy jest ogromny w porównaniu do tego, co było w meczu z Podbeskidziem, ale to każdy zawodnik zrobił ogromny progres. Ale w stosunku do oczekiwań, co od Błąda oczekujemy, no to jednak to jeszcze nie jest to. Oczekiwania wobec Błąda też ma Tomasz Miedzielski, bo dzisiaj na Twitterze napisał mu, że czekam, ty wiesz na co, i Błąd odpisał, że jestem już coraz bliżej i niedługo będzie. Ale kurde, nie wiadomo o co chodzi. No chyba o te uszy, no. Mamy uszy Adriana. No to już, to ile to już jest spotkań w sumie bez bramek Błąda? Kiedy spod Beskidzie strzeliło. Spod Beskidzie, a to też był, to był wtedy taki właśnie... Pół rykoszet trochę. Znaczy może nie rykoszet, tak, no, ale tak utarła się i trochę zmyliła. No to w sumie taki klasyczny błąd. No. Ale porównując do tego, jakie on liczby dawał na wiosnę, no tylko my widzieliśmy, że za tymi liczbami nie stoi jakość. A niektórzy teraz są bardzo rozczarowani, bo nie widzą tych liczb. A po prostu wtedy te liczby były przesadzone w stosunku do tego, co było pokazywane na boisku. Ja bym to w ogóle, co to za mecz był z tym Podbeskidziem, to w ogóle bym go nie zaliczał do żadnych schematów, nie? No tak, bo to była taka pozytywna wyrwa. Zaślepiła wielu, żenady wielu osobom zaślepiła wtedy oczy i pamiętam na forum, jaka była euforia, że o super, 3-0, za chwilę jedziemy na ruch. Dobra, zamknijmy ten temat, no tak. Bo za chwilę Michalik, o Michaliku przejdziemy. Jeszcze coś powiedzieć. O Michaliku mam takie zdanie, no, że w tym meczu mógł dołożyć trochę więcej i trochę tak mam wrażenie, że krytyka jego osoby trochę przykryła całkiem niezła gra Piesia w pierwszej połowie, gdzie to Piesio przejął rolę Michalika i to on rozgrywał, to on strzelał i to on nawet zainicjował akcję bramkową podaniem do Franczaka. W drugiej połowie ten Piesio trochę zgasł, już nie dawał tyle, ile mógł. I tutaj brakowało, żeby wszedł w jego buty Michalik. Michalik wszedł, nie wiem, z 10-15 minut później w ten mecz i brakowało tego, tej spójności między pierwszą połową a drugą, to Tychy przejęły trochę przewagę i od Michalika jednak ciut więcej byśmy oczekiwali, no i mam nadzieję, że zobaczę to już w Nowym Sączu. No zdecydowanie, trzy mecze Michalika i na szczęście przynajmniej ma jakieś tam minimum liczb, czyli asystę na UKS-ie, natomiast no ten, ja uważam, że to był nasz najsłabszy zawodnik w meczu z Tychami. Praktycznie, jeżeli mówimy, że od pierwszej minuty Rumin szalał, Piesio miał bardzo dobre prostopadłe podania i generalnie też przecież chyba on uruchomił Franciaka, prawda? Tam przy tej akcji bramkowej. Piesio, tak. Tabiś, który tam bardzo fajnie ze zwodem na skrzydle potrafił minąć zawodnika i też do przodu, z ruchem do przodu uruchamiał tę akcję. Michalika nie było w tym.
On po prostu jakby nie uczestniczył w tej grze. W drugiej połowie no może faktycznie trochę było lepiej, ale to nawet nie był ten poziom tam Piesia czy Tabisia z początku. Także niech ten Michalik nam się rozwija, ale no to zdecydowanie za mało. Rzeczywiście to mógł być ten jeden aspekt, powiedzmy te kilka procent, które nam zabrakło do wygranej. Ja sobie przypominam, jak przychodził do nas Michalik, to na 90 minut tam w tych komentarzach czytałem opinię kogoś, najprawdopodobniej kibica Olimpiku, który pisał, że właśnie Michalik jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale ma problem z ustabilizowaniem formy, że bardzo często mu się zdarzają takie przekładańce. Widoczny, zagra super, a później jest kompletnie niewidoczny. No i to akurat się może teraz potwierdziło. Miejmy nadzieję, że te prawo serii pozwoli teraz w Nowym Sączu mu się zdecydowanie włączyć. Tak ogólnie dużo osób mogłoby nawet nie wiedzieć, że Michalik był w wyjściowym składzie i po prostu przebywał na tym boisku, no bo ciężko sobie go skojarzyć z jakąś pozytywną, ale też nawet z negatywną akcją. Po prostu był taki nijaki. Dokładnie, kompletnie niewidoczny. A jeszcze tak do tych osób właśnie, które chwaliliśmy, no to oprócz Gumina to na pewno trzeba o Tabisiu powiedzieć, bo Tabiś według mnie ma rzeczy, znaczy już się chyba stał tym głównym młodzieżowcem i każdemu się to wydaje oczywiste, że to Tabiś będzie młodzieżowcem, ale przede wszystkim wydaje mi się, że on gra nie tylko i dlatego, bo ma odpowiedni wiek, ale także po prostu umiejętności i naprawdę bardzo ładnie się go oglądało w tej pierwszej połowie w meczu z Tychami. Kurczę, no nie ma jeszcze takiej masy i tak dalej, ale sobie ładnie lawirował między tymi obrońcami czy pomocnikami GKS-u Tychy. Ma bardzo dobrą zwrotność. Są bywali tacy zawodnicy w Gieksie, no w większości przypadków, którzy po prostu jak czołgi się raczej poruszali, a Tabiś po prostu w jednym momencie potrafi z lewej na prawą gdzieś tam szybko przeskoczyć, no i ta zmiana kierunku powoduje, że mamy szansę na odbiór piłki nie tylko na swojej połowie, ale już na połowie przeciwnika i zrobienie kontry praktycznie z 40 metra, bo tak ze 2 czy 3 razy było w tym meczu. No to co mnie w Tabisiu się podoba najbardziej, to fakt, że on mimo tego wieku i można powiedzieć, że jeden z najmłodszych w drużynie przyszedł z drugiej ligi do pierwszej, można by było mówić, że tam jakaś aklimatyzacja, że coś tam, że inna liga i tak dalej, ale kurczę, ten chłopak ciągle gra do przodu, no nie jest tak, że on się boi zagrać i wycofuje gdzieś tam do tyłu, do obrońcy, wycofuje do poczobuta i gdzieś tam się chowa, tylko no, szuka tej gry, szuka swoich okazji. Teraz też miał fajną, myślę, że za parę meczów inaczej może ją rozwiązać, to co tam się domagali wszyscy karnego. To może można było więcej z tej akcji wyciągnąć, no ale parę takich zagrań rzeczywiście pokazał i fajny ma ten balans ciała i widać, że też może się rozwijać na tle całej drużyny i fajnie jakby mu ta drużyna też zaufała. No tak, no ale to tak no podsumowujemy tych zawodników, ale to tak samo jak w przypadku Rumina. Na razie nie należy się podpalać, raczej nie, to jest taki optymizm, że tak, ale to tak samo nie należy też wpadać w jakieś negatywne, właśnie tak jak powiedzieliśmy, nie wiem, ocenianie Krańczaka, no, który po prostu zapracował na tą opinię sobie, nie wiem, chyba tym, że jest po prostu Krańczakiem i za lata poprzednie, mimo że w tych latach poprzednich też nie zawsze był najgorszy, ale się po prostu tak utarło, a jeszcze co właśnie do Krańczaka, to chciałbym dodać, że to też na pewno jest bardzo ważnym aspektem, ten aspekt ekonomiczny, o którym mówił trener Paszulewicz, że czasem trzeba spojrzeć na to, kto ile gra, na ilu pozycjach może grać i ile zarabia. I myślę, że to też jest taki zawodnik, jakby przeliczyć wypłaty miesięczne na minuty i na to, gdzie go można wrzucić, to myślę, że byłby na szczycie listy w Gieksie. Taki po prostu uniwersalny zawodnik, mocno ograniczony piłkarsko, ale dający jakieś tam szansę gdzieś sobie tam walczyć. No ale też tak jak Kosa powiedziałeś, też uważam, że on w Nowym Sączu wystąpi. Że nie będzie tutaj wracał do Kupca. Bo też zastanawialiśmy się, jak będzie, nie? Czy Kupec dostanie w tym trzecim meczu szansę z Tychami, czy jednak już będzie zmiana na Franczaka. No jednak trener Paszulewicz poszedł po rozum do głowy i już zobaczył, że skoro Kupec na razie jest w takiej formie, no to trzeba jakąś zmianę dokonać. Natomiast no, według mnie też Franczak nie zagrał tutaj tak, żeby robić zmianę po tym meczu. Ogólnie jak się wydaje, mi się wydaje, że jeżeli nikt nie wypadnie, no to żadnych zmian nie będzie. Dokładnie.
Nie ma tak naprawdę podstaw do tego, żeby cokolwiek robić. No teoretycznie można by było dyskutować o tym Michaliku, ale gdyby był ktoś, kto może go tam zastąpić. Natomiast nie sądzę, że... Ale żeby ten Michalik zagrał 3 takie mecze, no ale jednak coś tam dał w tej Łodzi, więc no, myślę, że dostanie szansę spokojnej rehabilitacji. A jeszcze z takich pozytywów, ale takich mniejszych, które są często niedostrzegane, to według mnie takim pozytywem, który mam nadzieję w końcu trafi i jeszcze bardziej odpali, jest Piesio. Bo on zaliczył już 2 asysty drugiego stopnia, tak? Bo on inicjował, można powiedzieć, tą akcję w Łodzi, zainicjował teraz podanie do Franczaka, który zagrał do Rumina, uderzył w poprzeczkę. Nawet tym Podbeskidziem był takim zawodnikiem, który jedyny chyba zaliczył tam coś, co można nazwać strzałem, no bo uderzył tam chyba z 20 metrów. 2 razy chyba. Nawet dwukrotnie. Trafił w bramkę, w światło bramki. Więc według mnie on jeszcze ma naprawdę wiele, wiele do pokazania. Mam nadzieję, że jak najszybciej trafi, ale to już zaczyna robić jakąś różnicę. Ale wiecie co, mnie teraz tak przyszło mi do głowy i wręcz mnie rozśmieszyło. Wiecie, że ani razu nie wymieniliśmy Mariusza Pawełka? Że taki zawodnik grał w tym spotkaniu? No tak, ale to ja też się nad tym zastanawiałem i mówię, patrzcie, nie wymieniliśmy Mariusza Pawełka, ale my nie wymieniliśmy prawie przez te 3 podcasty, bo dzisiaj jest 3, tak? Podcast? No w sezonie tak. No, 3 w sezonie podcast i nie wymieniliśmy Mateusza Kamińskiego i mało o Remisiu rozmawialiśmy. Też, po prostu oni w trójkę gają, no naprawdę super. Tak, no nie ma coś do czego przyczepić. No. Praktycznie no mówię, oprócz tego Remisza, który tam chyba trochę nie do końca dobrze pokrył tego Tanżynę, który strzelił bramkę z Tychami, ale no poza tym no to rzeczywiście nie możemy tutaj nic mówić o stoperach czy bramkarzu złego. A skoro tak, to oni są jak sędziowie. Czyli jak są niewidoczni, to znaczy, że dobrze. Dobrze. Dobra, no to pogadajmy o tej Sandecji, bo już Szelu tu przygotował kartkę, więc niech przeczyta, co tam sobie wypisał i powiedz, do jakich wniosków doszedłeś przed meczem z Sandecją? No doszedłem do takich wniosków, że ktoś może powiedzieć, że Sandecja, spadkowicz z Ekstraklasy, może chcieć szybko wrócić i w ogóle zawsze groźny rywal i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wietrzenie szatni, które było w Nowym Sączu, to przewyższa w ogóle nasze wietrzenie szatni, bo z tego, co sobie podliczyłem, to 18 zawodników z Sandecji odeszło. 18. No to są praktycznie kadra meczowa. 13 przyszło. I teraz jak zobaczyłem na mecz sprzed ostatniej kolejki poprzedniego sezonu, w którym Sandecja spadła po meczu z Krakowią z Ekstraklasy, no to praktycznie... Ilu 10 zawodników na 14, którzy grali w tamtym spotkaniu, nie ma już ich. A to kto został? Szufryn, Małkowski, Dudzic i Baran. Tych 4 zawodników. Natomiast te wszystkie Trochimy, Kolewy i tak dalej odeszły. No to powiem ci, jeszcze ci przerwę na szybko. Oprócz chyba Barana to wszyscy w miarę grają w tym sezonie. Grają. Natomiast tak patrząc na właśnie skład też z ostatnich spotkań, to co mnie w ogóle zdziwiło bardzo, bo Sandecja pierwszy mecz z Chojniczanką zremisowała 3-3 na wyjeździe. I tam w 90 minucie wszedł na boisko Korzym i strzelił bramkę wyrównującą. I nie grał w kolejnych spotkaniach. Wszedłem sobie, żeby zobaczyć, czy on jakiejś kontuzji nie ma. On był w 18 meczowej na choroby teraz i to jest taka dość dziwna sytuacja. Nie? Wydawałoby się, że w tych spotkaniach właśnie z Odrą Opole, kiedy było 0-1 i teraz z Chrobrym, mógłby go tam ten trener wprowadzić, a jednak Korzym gdzieś tam pozostał na ławce. No ale patrząc na to wszystko, właśnie na te zmiany kadrowe w Sandecji i na to, jakie oni wyniki osiągają i też oglądałem ten mecz z Chrobrym teraz, to naprawdę, no kurczę, nic specjalnego kompletnie. Oczywiście oni mogą się chcieć przełamać, mogą z Gieksą wygrać, jak zagrają na jakimś tam swoim poziomie, ale to nie jest spadkowicz z Ekstraklasy, to jest po prostu zwykła pierwszoligowa drużyna, do której możemy pojechać i wygrać. No to jest spadkowicz, który może zaliczyć kolejny spadek, choć chyba Liga ma akurat na tyle słabe zespoły w obecnym sezonie, że powinni się mimo wszystko utrzymać. Też pamiętajmy, że Sandecja zagrała wszystkie te 3 spotkania na wyjeździe. I to będzie ich pierwszy mecz w Nowym Sączu, ale to tak jak mówisz, no Odra Opole ok, bo wygrywa, ale to jest i tak mimo wszystko tylko i wyłącznie Odra Opole. Dokładnie. Ale 0-0 tam z Chrobrym Głogów, z Chojniczanką remis, nie wiem, jakoś mnie to kompletnie nie przekonuje, nie uważam, żebyśmy powinni podchodzić z jakimś super respektem i uważać, że nie jesteśmy faworytem. Powinniśmy spokojnie pojechać po 3 punkty, szczególnie, że dostaliśmy podstawę
w tym meczu z Tychami do tego, żeby być optymistami? Nie no, no, wiadomo, że jakaś tam pokora przed każdym meczem musi być, ale przyznam, że z Chrobrym meczu nie oglądałem, ale oglądałem w miarę te skróty. To co wyprawia obrona Sandecji, no to przy takim ataku, jaki ma Chojniczanka, przy takim ataku, jaki miała Odra Opole i takim nawet, jaki miał Chrobry, no bo nie szczelili karnego, no to okej, okay, no Chojniczanka może jeszcze ma naprawdę klasowych tam napastników jak na pierwszą ligę, no ale reszta to są po prostu średniacy, a tam Odra Opole to wchodziła sobie jak w masło w obronę Sandecji i ty mówiłeś, czemu nie grał Korzym, no to wydaje mi się, że tu jest to rozwikłanie tej zagadki, że gdzieś pewnie się chcieli skupić na obronie, żeby tych bramek nie tracić. I jedyne, czego się obawiam w tym meczu Gieksy z Sandecją, to takiego podejścia, że to Sandecja się cofnie i będzie grać z kontry, a Gieksa będzie grać atakiem pozycyjnym i z tym może być różnie. Wiemy też, że trener Paszulewicz lubi też czasem się w tych meczach sam cofnąć i czekać na to, co zrobi rywal, no ale myślę, że tutaj nie ma sensu się bawić z Sandecją i czekać na to, co oni zrobią, tylko grać swoje, strzelić jedną bramkę i potem dołożyć gdzieś szybko drugą i tyle, no i przywieźć 3 punkty do Katowic, bo te najcięższe mecze, myślę, w tej rundzie dopiero przed nami, a fajnie byłoby teraz zrobić jakąś serię punktową, żeby w tym klubie się utrzymać. Aż mi, jak powiedziałeś, że trener Paszulewicz lubi się cofnąć i czekać, aż mi stanął przed oczami mecz w Niepołomicy. No dokładnie, no tego też się trochę boję z drugą stronę. Bo się tak boję tego pozycyjnego, ale z Tychami, jak straciliśmy bramkę w tej pierwszej połowie, no to jednak to był głównie później taki atak, mimo wszystko pozycyjny, z którego potrafiliśmy sobie wykreować sytuację, więc no ja mam nadzieję, no że ten jak Paszulewicz nie zaskoczy nas jakimś właśnie wyczekiwaniem rywala, bo jak będzie go wyczekiwać, nie, no, to się skończy 0-0. Tak. Ale wydaje się, że właśnie Gieksa ma taki potencjał, którego dawno nie miała, żeby faktycznie w ataku pozycyjnym coś grać, sobie poklepać, grać, pograć. Bo tak naprawdę w poprzednim sezonie to mogliśmy liczyć chyba tylko na kontry, bo nie mieliśmy ku temu zawodników, żeby tak dobrze grali. Natomiast jeszcze co do Sandecji, no to Sandecja wraca też na swój stadion. I tak naprawdę możemy to dwojako rozpatrywać. Z jednej strony może to być atut, a z drugiej strony wręcz przeciwnie, prawda? No tak, oni wracają po ponad roku. Tak, tak, bo wcześniej więc wiadomo, derby del gmina Żabno były i tak dalej. Zresztą teraz chyba też w czwartej czy piątej kolejce będą na poziomie pierwszej ligi. No i w Sandecji tak w ogóle mamy trzech naszych byłych zawodników. Bo jest wszyscy w miarę grają. Tak. Marcin Flis. To w ogóle, kurczę, powiem szczerze, że zawodnik, który jakby teraz zapytać kibica przeciętnego Gieksy, to myślę, że wielu to by nawet nie pamiętało. Bartłomiej Dudzic, też zawodnik, który w Krakowie postrzelał swego czasu dość sporo bramek, a u nas to grał regularnie. Pamiętam duet marzeń z Buźką, Pawłem Buźkiewiczem tworzyli. Dudzic jedną bramkę strzelił tylko. No i Damian Chmiel, też zapomniany zawodnik trochę, nie? A swego czasu to on był jednym z takich lepszych pomocników. Jeszcze to jest przede wszystkim zawodnik, Buraka, który teraz został po tylu latach, można powiedzieć, odstrzelony spod Beskidzia. Bielsko-Biała też mi się właśnie najbardziej zawsze kojarzył spod Beskidzia. Pamiętam go z czasów u nas. Byłem zaskoczony, że udało mu się zahaczyć właśnie w Nowym Sączu, bo myślałem, że jeśli go nie chcą w Podbeskidziu, że to już może być po prostu nie, jego taki teraz, zjazd tak, na tej ligi niższej, ale on ma szczególnie tam kontuzja. 29 lat czy 30, tak? No to jeszcze coś tam może pograć. No tak, tylko że zaskoczyło mnie to, bo Podbeskidzie nie jest jakimś kryzysem i nie wydawało mi się, że będzie po prostu, że odstrzeli zawodnika, który no naprawdę jest w stanie zrobić jakąś tam różnicę na poziomie no, tej pierwszej ligi. Może to było coś takiego jak u nas Grzegorz Koncert, że już po prostu ta szatnia w Bielsku mu się trochę przejadła. Może i tak. Ale powiem wam, że jeszcze tak do Sandecji, to tak, tacy zawodnicy, jak patrzę na skład na przykład z ostatniego meczu, jest tak, jest Kozioł, jest Peter Buczko, jest Małkowski, to mi się tak przypomina, że to jest taka Sandecja pierwszoligowa, no bo ci zawodnicy przecież grali. Ale to jest ten Igor Kozioł? Nie no, Igor Kozioł, nie wiem co tam teraz porabia, pewnie jakiś menadżerem jest albo kimś. No w każdym razie, no to można powiedzieć, to będzie ta Sandecja, którą my tak dobrze znamy, w sensie może niekoniecznie dokładnie kadry, ale to taka typowa nasza znajoma. Coś tam jeszcze Korzyma. Mieli po prostu ten ekstraklasowy debiutancki epizod, spadli i teraz będzie przez następne 100 lat znowu. O ile nie spadną dalej, ale raczej nie powinni spać, bo no są słabe zespoły jak ta Gagbagnia, no przecież totalnie odstaje od całego poziomu. I pewnie to teraz powiedziałem i
po kolejce z Garbaniem przegramy po żenującym meczu. No ale tak jeszcze patrząc na całą ligę, no to jednak mocno wyrównana na początek, no bo parę drużyn tam przegrało takie mecze, które wydawało się, że powinni wygrać. No. Jak Stal Mielec na przykład. No Stal Mielec, ma jakieś swoje problemy. Coś tam proki na razie nie ten. W ogóle to jak nie patrzyłem na żadne skróty czy coś, ale na skład taki, to że Prokicz to tam nie gra w ataku. W ostatnim meczu tak? Tam było wypisane, że jakiś inny zawodnik, że Prokicz tak jakby na lewej pomocy, nie? No tak, no to jest tam tradycyjny błąd wystawiania szybkiego no to... Prokicza na skrzydło, na przykład kompletnie. To chyba coś tam chyba temu Prokiemu nie pójdzie. Dobra, panowie, za chwilę koniec, a tu jeszcze jedno ważne wydarzenie, inauguracja dziewczyn w Ekstralidze, wygrana 2-0 na Podlesiance. Znaczy na boisku Podlesianki, nie zagraliśmy z Podlesianką Katowice w tej pierwszej ekstraklasie. No i myślę, że to też fajny taki sukces dziewczyn, no, który być może uda się przekuć w coś więcej w tym sezonie. No ja się bardzo cieszę, szczególnie, że później sobie sprawdziłem te tabele z lat poprzednich, to ten zespół z Żywca bywał na chyba trzecim, czwartym miejscu, bywał też na tak jakby jedna, dwie pozycje nad Kreską, bywał w środku tabeli, ale przede wszystkim to gra w tej ekstralidze chyba od 10 lat już nieprzerwanie, czyli to nie jest jakiś taki słaby zespół, wygrana 2-0. Myślę, że należy się tylko cieszyć, ale z tego co tam było zapowiadane, to budżet jest taki, że powinien spokojnie wystarczyć na jakieś... Puchary. No może nie puchary, ale na spokojne utrzymanie w lidze, bo tam była mowa chyba o 700 tysięcy złotych. No to podobno nie mam mistrz Polski ma niecały milion złotych. I na Podlesiankę w pucharach Europy przyjeżdża, ten Barcelona na przykład. Ale tak w ogóle jak zobaczyłem na zdjęcie, to myślałem, że to stadion Puszczy. No tak, taki no, podobny bardzo jest. No w każdym razie, no kurczę, kobiety robią w Gieksie to, co fajnie by było, żeby piłkarze robili, czyli systematycznie pną się do góry, tak naprawdę nie zważając na nic, nie? No tak, osiągają te sukcesy sportowe. Totalny progres. Też nie wiemy, jaka tam jest wymienność tej kadry, no na pewno jakaś jest, że ktoś odchodzi po każdym sezonie, ale jest to robione w sposób tak naturalny i przynosi sukcesy, że no naprawdę się już tak przyzwyczaiłem, że zdziwię się, jak nie zostaną mistrzyniami Polski. Chociaż wydaje mi się, że te różnice jakościowe u kobiet w całej są piłce mniejsze. Większe. Aha, pomiędzy ligami. Zdecydowanie, nawet zespołami poszczególnymi. Czyli jak tu 15-0 wygrywały, no to w Ekstraklasie wcale nie muszą wygrywać, nie? No zobaczymy, jak będzie. Już nawet w pierwszej lidze były takie spotkania, które były bardziej na styku. Też zdarzały się pogromy. No. A myślę, że też może się przydarzyć tak, że Gieksa przegra po jakimś pogromie Może. Na przykład 6-7-0. Weryfikacja jakaś przyjdzie, no zobaczymy. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze pytania, już jest doliczony czas gry, ale to zrobimy pytania z Twittera, a później przejdziemy do tych pytań, jeśli ktoś będzie mieć na Facebooku. I Tomasz na Twitterze zadał trochę tych pytań, między innymi zapytał o tą inaugurację kobiet i no i jakie jest założenie, w jaki konkretny wynik celuje drużyna. No, jak rozmawiałem, spokojne utrzymanie środek. No właśnie, rozmawiałem z Mariuszem Polakiem, z menedżerem sekcji kobiet, to mówił, jak ja twierdziłem, że co, będzie trudna walka o utrzymanie, to mówił nie, że utrzymanie powinno być spokojnie. Tam chyba też liga jest dzielona na pół w trakcie sezonu, bo tam jest 12 zespołów i jest zielone po 6. I tak odniosłem wrażenie, że jest celowane w tą pierwszą szóstkę. Więc myślę, że tak można odpowiedzieć. Teraz tutaj jest pytanie od Tomasza. Co piłkarze wiedzą na temat gorącej kibicowskiej atmosfery na Śląsku? Na ile są świadomi odnośnie tego, czym dla nas są pojedynki derbowe? Że po takim meczu spotykamy w pracy, szkole, gdziekolwiek indziej kibiców lokalnego rywala i że wynik w takim meczu to sprawa naprawdę ważna. Ja myślę, że trochę wiedzą, ale mam wrażenie, że jeszcze za mało, że jeszcze dział komunikacji powinien nad tym popracować w szerszym aspekcie. Ja myślę, że generalnie piłkarze czy trenerzy, którzy przychodzą do Gieksy, to już przez wiele lat pokazali, że nie czują do końca tego klimatu. Mimo wszystko, oczywiście chcemy, żeby tak było, ale nawet te wizyty pod szatnią, które były gdzieś tam kilka razy, gdzie wydawało się, że piłkarze w końcu zrozumieli, co to są Katowice, a później przychodziło coś takiego, że oni mówili, kurczę, ale no o co tu chodzi, no dlaczego kibice tu przychodzą pod szatnię i krzyczą. Także myślę, że musimy porzucić takie myśli, że przyjdzie tu jakiś zawodnik z, nie wiem, ze środka czy z drugiego końca Polski i on naprawdę zrozumie, co to są dla nas derby z Tychami. No przecież jak ci nasi zawodnicy nie zrozumieli, co to jest mecz z Ruchem Chorzów, no to chyba nie ma co na to liczyć.
Chodzi o to, żeby oni poczuli to w miarę tam na jakimś przyzwoitym poziomie. Tutaj kolejne pytanie. Derby bez gości. Nie sądzicie, że brakuje w tym aspekcie wsparcia ze strony klubu, właściciela, miasta? Wojewoda zabija piłkarskie święta. Traci na tym klub, miasto, sponsorzy. Skąd ta bierność klubu, a może im to na rękę, że nie ma gości? Co, jak wam się wydaje? No umówmy się, no, klubowi to na pewno jest na rękę, bo to jest kwestia zabezpieczenia pewnie jakichś tam, no nie ma kibiców gości, nie ma problemu, prawda? Jeżeli klub by gdzieś tam ramię wszedł z kibicami w tym temacie, to już bardzo dawno by przynajmniej dał sygnał w postaci jakiegoś oświadczenia, czy jakiejś wypowiedzi prezesa, czy coś, że no nie podoba się to. No bo to tak naprawdę to jest bezprawne działanie wojewody, które w majestacie prawa uchodzi. To jest paradoks, prawda? Jestem bardzo zdziwiony, że właśnie klub nawet nie próbuje pokazać, że się z tego powodu nie cieszy, nie wiem, nie próbuje wydać jakiegoś oświadczenia, nie próbuje zrobić czegokolwiek. Nie ma pozorów nawet. Tak, żeby zachować jakieś pozory, tylko oficjalnie pokazuje, ale... że ma to w dupie i że się cieszy, że nie ma, a pracownicy też się cieszą, bo dostaną tą samą wypłatę za mniejszą liczbę pracy, ci, którzy tam odpowiadają za to bezpieczeństwo. I no ja tam już napisałem nawet na forum, że według mnie ogólnie w klubie mamy obecnie największe stężenie w Polsce pracowników, którzy, nie wiem, są obsrani, się wszystkiego boją, bo po prostu to jest takie, nie wiem, delegowanie tych wszystkich rzeczy i jakieś takie argumenty, a no, że coś się złego może stać, a przecież częściej bywały mecze, nie wiem, Wisły z Krakowią z kibicami i gości, niż kupcze jakieś nasze mecze z Tychami, a gdzie to skala nienawiści w ogóle w porównaniu? Ale wiesz, czemu nie ma żadnej reakcji ze strony klubu, bo może się boją, że Anusz wojewoda powie, no dobra, jak protestujecie, to będą ci kibice gości. Tak, albo wojewoda wtedy wyda oświadczenie. A jak wy protestujecie, jak wy sami mnie o to prosiliście, żebym zamknął? Albo tak. To też tak oczywiście może być. I tutaj jest kolejne pytanie Tomasza. Podczas rozmowy z prezesem zasugerowaliście mu, że kuleje trochę komunikacja na linii klub kibice. Czasem dochodzi do dezinformacji. Coś poprawiło się w tym aspekcie? No, moim zdaniem myślę, że chęci są, ale jakiejś mega widocznej poprawy nie widać, a wręcz są kolejne powtarzalne błędy typu koszulka z ananasem Maurycego, co niemiłosiernie mnie wkurza. Tak samo jak dzisiaj filmik hokejowy, konkurs ogłosili, no i Maurycy w różowej koszulce z ptaszkami, więc muszę się dowiedzieć, kiedy ma tam urodziny i sprezentuję mu jakąś polówkę z Gieksy. Nie, ja uważam, że nic się nie poprawiło, jeśli chodzi o mnie. Ja uważam, że komunikacja dalej kuleje, że kompletnie nawet po tym meczu z Tychami, to uważam, że naprawdę to był jedno z najlepszych spotkań, a szczególnie te 45 minut Gieksy od wielu, wielu lat i no i póki co, no mamy poniedziałek i jest to kompletnie przespane, bo nawet z tych kulis, które już trwają, no te 4 minuty, ale no ja nie widzę w tym jakiegoś takiego potencjału tego, że po prostu no naprawdę nam się udało, no ci zawodnicy nie są jakoś tak przedstawieni w sposób pozytywny. A wiesz czego jeszcze a propos kulis, tak mi się wspomniał, tak sobie pomyślałem, bo w tych kulisach nie ma tej planszy początkowej i tej końcowej. I tak już nie chciałem tego na forum pisać, bo zaś mi ktoś zarzuci, że się dopieprzam, ale myślę, że tutaj mogę sobie na to pozwolić, że tak mi się weszło w sytuację, jak my mamy czasem w redakcji, że ktoś tam chce coś zrobić i na przykład prosi, że to wyślij mi tą planszę, czy wyślij mi coś tam, co jest potrzebne do tego, i ktoś odpowiada, wiesz, teraz mnie nie ma przy kompie, nie mogę. I ten ktoś mu odpowiada, wrzuć bez, byle by było. I na tej samej zasadzie ktoś wrzucił te kulisy do tej planszy początkowej i końcowej. No, tylko my jesteśmy nieoficjalni, na luzie, natomiast no, to jest profesjonalny klub. I powiem szczerze, że ja tak sobie jak przypominam, jak nie został należycie obrobiony tak medialnie i jeżeli chodzi o promocję mecz z Sandecją, ten z wiosny Brzęczka, który tak naprawdę był meczem, no kurczę, dla mnie ciągle takim dziesięciolecia, który mógł, jakbyśmy tamten mecz wygrali, to byśmy awansowali. To już wtedy stwierdziłem, to już chyba nic z tego nie będzie. Minął rok i tak naprawdę no, trochę jest marazm, a swego czasu był taki potencjał, że ta komunikacja, te materiały, coś tam się zaczęło pojawiać, nie? Było Gieksa News, były te wywiady tam właśnie takie gdzieś tam w prywatnych warunkach. No a teraz no niby też coś nam się pojawia, ale to ciągle za mało. No wydaje mi się, że tam po prostu nie ma jednej osoby, która powie, panowie, kurde, spinamy dupy i robimy tu coś dla tych kibiców. No. Raczej jest takie, no
chuj o granie, szczerze mówiąc. No niestety, a jeszcze jest pytanie od Tomasza odnośnie Hiszpana, czy coś wiemy. No nic nie wiemy, kompletnie nie mamy pojęcia, czy on ma, nie wiem, rzeczywiście dołączyć do tego naszego zespołu, czy... Wiesz co, no, trzeba powiedzieć Karolowi, żeby napisał do niego na Twitterze, jaka jest sytuacja, to myślę, że Hiszpan nie jest poinformowany, że kibicem ma nie odpowiadać, więc coś tam odpowie, to się, znaczy, to się ja myślę, że trener Paszulewicz między słowami dał do zrozumienia, że jeszcze trochę możemy na tego Danona. poczekać, bo on tak trochę jak o Wolasie mówił, że u nas trzeba też biegać i harować po boisku i na razie ten Anion nie jest do tego jakby gotowy. I tak nawet jak z Bożejem rozmawialiśmy ostatnio, no to takie jest pytanie, na ile na 100% to Paszulewicz go chciał, nie? Bo to różnie to bywa z tymi zawodnikami, które do klubów trafiają. Też się właśnie zaczynam zastanawiać, czy to nie będzie drugi Wolas. Drugi Wolas, dokładnie. Zobaczymy jeszcze, nie? Nie ma co przesądzać, ale takie podejrzenie może się pojawić. No, potem wiesz, teraz ciepło, Hiszpan nie gra, potem się zrobi zima, to będzie, że Hiszpanowi warunki przeszkadzają, to bo za zimę. To Barzy, ogłoś ten konkurs, a wy możecie już powoli zacząć pisać pytania na Facebooku, jeśli do nas macie, a na sam koniec zrobimy... Słuchajcie, możemy za chwilę zrobić, bo konkurs wymyśliłem, że 10 sierpnia losowanie Pucharu Polski, więc kto przesłucha do tego czasu, o 12 jest losowanie, więc piszcie w komentarzach, na kogo trafi Gieksa. Tam możemy trafić, nie powiem wam teraz, bo są jakieś rozstawienia, więc dokładnie wam nie powiem, ale... Może trafić na każdego. Tak? Tak. No to jedynie ekstra klasa. Nie może się, nie wiem, Legia trafić na Lecha Poznań, aha, bo są pucharowe. Czyli tak, czyli ekstra klasa, pierwsza liga, 10 pierwszych drużyn z drugiej ligi z tamtego sezonu, plus... Z regionalnych. To po prostu chyba najłatwiej będzie ludziom, jak sobie odpalą Puchar Polski na 90 minut, minut i tam są te wszystkie zespoły wypisane. Dokładnie. Właśnie, ale to faktycznie może być tak, że Gieksa może trafić na któregoś ze zwycięzcy. Wydaje mi się, że tak. Tak, a jest jeszcze tak paradoksalnie, że jeśli trafimy na Legię, to na pewno zagramy w Warszawie, bo pucharowicze mają mieć zagwarantowane to, że będą gali u siebie. Może w połowie drogi w pierwszym. Aha, i pamiętajcie, że teraz nie będzie cały drabinki nudnej, która powodowała, że nikt się nie interesował Pucharem Polski, tylko co rundę będą losowania. Najprawdopodobniej nas to będzie dotyczyć tylko teraz 10 sierpnia. A pierwsze losowanie mamy dzisiaj. Tak, pierwsze losowanie będzie dzisiaj, ale słuchajcie, bo tutaj mamy pierwsze pytanie od Kennedy'ego na Facebooku. Jak myślicie, jeśli Rumin utrzyma formę strzelecką, a przyjdzie się Maszko, to czy będzie miał w ogóle szansę coś pograć? Jak w ogóle jest daleka sprawa z Siemaszką, bo to już jest trochę pachnie telenowelą. No. Bo takie rzeczy to raczej na zachodzie, nie na Bukowie. No nie powiedzieliśmy dzisiaj, że być może jak już to słuchacie, to Siemaszka podpisał kontrakt. Nie no, słuchajcie, no, sprawa jest taka. Rozmawiałem z kimś, kto tego Siemaszkę, można powiedzieć, sprzedaje. Rozmawiałem z nim na meczu z... no teraz z Tychami powiedział, że już jest podpis i kompletnie nie wiem, z czym czeka klub. Co prawda jest tam jakaś kontuzja, chyba barku, nie. Ale jest to na wiele... Podpis na kontrakcie? Nie. Na podpis zezwalający mu na podpisanie kontraktu u nas. Czyli mogą być teraz jeszcze rozbieżności między nami a zawodnikiem na przykład, ale już za głębiem Lubin nie ma ten zawodnik żadnych rozbieżności. Nie, powiem szczerze, mi się to nie podoba, że to się tak ciągnie i po pierwsze coraz mniej myślę, że Siemaszko do nas trafi, a po drugie no to w takiej okoliczności, jak to się tak ciągnie, to dla mnie to w ogóle jest bez sensu i ten. A jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to myślę, że jak Siemaszko przyjdzie, a Rumin jest na razie pierwszym napastnikiem, po prostu. No tak, a drugim napastnikiem jest chyba Michalik. Wolas. No bo Wolas nie, no skoro się nie znalazł po 18 meczowej nawet. Michalik to taki drugi ukryty napastnik na boisku pomocy. Znaczy Siemaszko na pewno by się... Ja tam ogólnie twierdzę, że Siemaszko wcale nie jest takim dobrym zawodnikiem. No dokładnie, to jest ale Siemaszko, by nam się przydał, bo byśmy mieli jakąś alternatywę. No skoro nie chce stawiać na tego Wolasa, albo ten Wolas jest po prostu tak słaby, no to przydałby się jakiś Siemaszko, ale po prostu niech ten Rumin strzela, niech po prostu zaliczy już 90 minut do końca sezonu, no ale, w każdym meczu. Ale dokładnie, no się zrobiło z tego Siemaszki jakiegoś nie wiadomo, no kurde, jakiś tam napastnik ze 100 miluocznym, no ludzie,
kurde złocie, no nie róbmy tutaj z niego drugiego, kurde, nie wiem. No a przede wszystkim ono jest trochę niepoważny. Chciałem, że wyżej powiem. A przede wszystkim jest niepoważnym zawodnikiem gość, który woli się przepychać o jakieś, nie wiem, kwestie kontraktowe ze swoim klubem, niż po prostu wyjść na murawę i grać. No. Dla mnie to nie jest poważne zachowanie. Szczególnie jak ktoś ma jeszcze 21 lat. Dobra, dawaj, losujemy. Ale to czekaj, no, na to co? Pogadamy jeszcze. Niech najpierw może ludzie jeszcze. Jeśli ktoś chce jeszcze zadać jakieś pytanie, to niech napisze, a jak nie, to zaraz wylosujemy Burak Polski. A bo dobra, no to słuchajcie, to już wylosujemy. To czekaj. A, no dobra. Tak. Jak to poczekamy, aż tam będzie widać, dobra? Bo nie będzie to. Chleb na kolację muszę schować. To może ja bym proponował, żeby faktycznie każdy wylosował, tak? Zaraz. Tak. I można pokrótce dwa słowa na temat już efektów losowania. Jak tam? No, powinno być ok. No dobrze, widać, więc można wylosować. To szedł tak. Jako... Czyli powiem pierwszy typ. No, najstarszy. Zawsze. Przemieszaj dobrze, bo to... Uwaga, kogo ja wylosuję, na tego może trafimy w pierwszej rundzie Poru Polski. Pokaż. Aha, bo jeszcze między sobą grają. Tak, niektórzy grają między sobą. Row Rybnik lub Gwardia Koszalin. No, do Rybnika nie byłoby źle. Tak, wylosujemy czy omawiamy? Nie, wylosujmy i omówimy. Dobra, to teraz ja. Czy to jest runda kwalifikacyjna chyba, tak? Jakaś? Oni jeszcze grają teraz na dnia. Warta Poznań. Czyli w Grodzicku. Oni grają teraz w środę. Aha, runda wstępna. Albo we wtorek na wyraźnie. I Błażej. Mój typ, Piotrek, przeczytaj. GKS Bełchatów. No to tak. To uważam, że bardzo słabe chyba nie wylosowaliśmy. Którzy nam niestety nawet nie gwarantują grania na Bukowej. To z wszystkimi zagralibyśmy na wyjeździe. I nie gwarantują nam nawet zwycięstwa. Nie no, nie przesadzaj. No. Wszystkie drużyny są do pokonania. Jak z siarką Tarnobrzeg. No dobra, no ale a bez przesady. A tam któryś z naszych grał, nie? Jakiś Szołtys czy ktoś? No chyba tak. No to ciekawe. Mi się coś kojarzy. No najlepiej tak szczerze to chyba na ten Rybnik, no bo blisko. Tak, tak, Rybnik zdecydowanie, więc jak ktoś to proszę Row Rybnik. No bo jeśli chodzi o, nie wiem, kwestie przechodzenia, to wydaje mi się, że z tą Wartą Poznań by można było zagrać. Wydaje mi się, że byliby takimi rywalami, którymi bylibyśmy w stanie przejść nawet na wyjeździe. No tak, tylko daleko. Ale ogólnie, no daleko. Byłoby to, właśnie. Powiedzmy sobie szczerze, byłoby to fatalne losowanie, bo po pierwsze trzeba gdzieś jechać, a po drugie, no najprawdopodobniej byśmy zakończyli przygodę z Pucharem Polski, no bo to nie są rywale, z którymi Gieksa potrafi, nie wiem, grać jakoś. Nie umiem sobie wyobrazić szczerze, że jedziemy do Bełchatowa i robimy awans. No jakoś, nie wiem, abstrakcja. No w Bełchatowie myślę, że byłoby ciężko. No bo tam derby, nie? Co on się mobilizuje na metalskim kształt. W każdym razie chyba na każdy z tych meczów by kibice Gieksy pojechali, nie? No nie wiadomo jak to teraz jest z tymi przyjmowaniami. No Warta Poznań gra w Godzisku, więc no powinna przyjmować, ale nie wiem czy przyjmuje kibice. Nastawienie mistrza Polski. GKS Bełchatów przyjmuje, Row Rybnik przyjmuje, czy Gwardia Koszalin. Tak, tylko nie Koszalin. No. Broń Boże. No, więc... Całą Polskę jechać. Więc tak, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze pytanie też od Kennedy'ego. Jak zapatrujecie się na sytuację kadrową? Czy kadra jest wystarczająca, czy potrzeba jeszcze jakichś konkretnych wzmocnień? Zanim odpowiesz, to jeszcze Arkadiusz Kownacki napisał Rozwój Katowice i ja tylko powiem, że jest szansa, że trafimy na Rozwój, więc... No jest, oczywiście, że jest szansa. A jeśli chodzi o kadrę, no to wydaje mi się, że jest niestety zamknięta, ale... Znaczy, uwzględniamy, że się ma szkoda. Dołączy do tej kadry, to wtedy będzie zamknięta, ale uważam, no, że się przejedziemy na tym, że nie mamy środkowego obrońcy. Jeżeli ktoś będzie pauzował, no możliwe. A w końcu będzie ktoś pauzować. No. Nie no, Midzier. Midzier będzie pauzować. No ale to właśnie o tym mówię, że się przejedziemy na tym, że ktoś z tej obecnej dwójki będzie pauzować. A może a może widzie, wejdzie i strzeli bramkę, tak jak strzela w sparingach, tak? No i w meczach ligowych również. No to jest taki stoper, który kilka bramek strzelił. Tutaj Kennedy jeszcze pytał odnośnie Pucharu Polski, kiedy będzie pierwsza runda Pucharu Polski. Pierwsza runda, w której Gieksa będzie brała udział, bo teraz jest runda przedwstępna, będzie pod koniec września.
na początku października, więc jeszcze jest... Chyba 4-5 dni jest przewidzianych. Dokładnie, jeszcze jest dużo czasu. I czy macie jakąś informację? No mamy. To właśnie była ta informacja. No to co? Nie wiem, to chyba się będziemy powoli z wami żegnać. No chyba, że macie jeszcze jakieś pytania, to dosłownie jeszcze poczekamy minutę, aż to do was dojdzie i ewentualnie napiszcie tutaj sobie jaja robicie, bo mówicie, że Franiu zagra na stoperze. No w sumie pewnie umiałby zagrać na stoperze. Padło tak? Że... Właśnie, no padło tak, tylko właśnie tak sobie myślałem, że teraz nie ma w kadrze zawodnika, który mógłby z defensywnego pomocnika zejść, nie? On zawsze był taki, że tam Pielosz zagra na tym stoperze. No nawet ja nie wiem, czy Kługowski albo Poczobut nie daliby sobie mimo wszystko rady. No lepiej niż... Pytanie jest takie, jakie ma trener Paszulewicz podejście do Midziera, nie? Bo czasami bywało tak, że wydawało nam się, że jakiś zawodnik na bank zastąpi innego nominalnie, a jednak szkoleniowiec decydował się na jakieś rozwiązanie czasami tutaj z tyłka, nie? Tak, mega tak samo jak była sytuacja teraz z Wolasem. No, zawsze powinno się mieć jednego napastnika na ławce, a teraz tego napastnika nie było, czyli można domyślać się, że jest jakiś foka, bo ciche dni między trenerem a piłkarzem. Tak, mieliśmy też kombinacje różne, typu Cholerzyński na prawej obronie swego czasu grał, prawda, kiedy wydawał... Kamyk na prawej obronie Kamyk, to nawet z Rakowem na początku, tej, to wtedy Midzie wszedł na środek i no, nie skończyło się to za dobrze właśnie. Tak. Albo w Pucharze Polski w Radomiu, tak? Zagrał. Co tam było? Kamyk na prawej obronie. No tak. Tam był w ogóle jakiś dziwny skład. Bez sensu, to w ogóle tam najlepiej Pielosz. Tam w ogóle to był właśnie rywal na poziomie Warty Poznań i GKS-u Bełchatów. I siarki też dobrze. GKS Luboński, czy jak się dobra, nazywa. To słuchajcie. Kończymy. Dziękuję. Ogłosiłeś ten konkurs? Tak. Tak, że typujcie, kogo trafimy w Pucharze Polski. Dokładnie. Losowanie będzie w piątek o 12 na Łączy Nas Piłka. 10 sierpnia. Sierpnia, tak. No. Za dzisiaj dziękuję wam. Uważaj. Szelu. Kosa.